Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 62. część z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, wiemy to stąd, że Słowo Pańskie jest doskonałym przewodnikiem w naszej pielgrzymce i to przewodnikiem tej pielgrzymki jest jedynie Jezus i Jego nauka. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, dlatego zapraszam do 62. części z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, dlatego że tylko łaska jest podstawą, na której Bóg może sprawiedliwie zbawić i wiecznie zabezpieczyć wierzącego. Doktryna o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego głosi, że żadna osoba prawdziwie zbawiona przez wiarę nigdy nie zostanie utracona. Biblia wyraźnie naucza, że Bóg dokonuje zbawienia dzięki swojej suwerennej łasce. Nie tylko zbawia On grzeszników przez łaskę, ale również zapewnia im bezpieczeństwo dzięki łasce. To bezpieczne przechowywanie lub trwanie w łasce jest podkreślone w wielu wersetach. Ja tutaj przytoczę dwa i jeden z nich to jest Rzymian 5:2. Rzymian 5:2. Mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Oraz 1 Piotra 5:12. To jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie. Nauka o wiecznym bezpieczeństwie opiera się również na innych biblijnych doktrynach, takich jak przechowywanie lub wytrwanie świętych. Wyrażenie trwać w łasce ma na myśli niezmienne trwanie w łasce. Ciągłe działanie łaski Bożej w stosunku do wierzącego jest jedyną podstawą, na której może on mieć pewność wytrwania. Sama łaska jest podstawą, na której Bóg może sprawiedliwie zbawić i wiecznie zabezpieczyć wierzącego. Zbawienie jest dokonane w całości przez Bożą, tylko Bożą, przez Bożą moc i łaskę i nie ma nadziei na trwanie w ciele lub zasobach pochodzących z ludzkiej siły. Ludzka energia nie może ani osiągnąć, ani utrzymać właściwej pozycji przed Bogiem. I tutaj wiemy, że istnieją dwa przeciwne poglądy dotyczące wiecznego bezpieczeństwa chrześcijanina. Ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy wyznają pogląd pierwszy, podkreślają wieczne bezpieczeństwo świętych. Z drugiej strony, ci, którzy wyznają pogląd drugi, generalnie twierdzą, że zbawiona osoba może zostać stracona, jeśli odwróci się od Boga i będzie żyła w grzechu. I tutaj powstaje oczywiście najważniejsze pytanie. To najważniejsze pytanie, prawdopodobnie najważniejsze pytanie w tym temacie brzmi, kim jest, jak zdefiniujemy, kim jest prawdziwy wierzący. Wielu, którzy sprzeciwiają się wiecznemu bezpieczeństwu, czyni to na tej podstawie, że ich zdaniem możliwe jest, aby osoba posiadała rozumowe przeświadczenie nazywane intelektualną wiarą. Intelektualną wiarą, nie będąc w rzeczywistości zbawionymi te osoby. Te osoby faktycznie nie są zbawione. Mają tylko intelektualny zasób wiedzy na temat teologii chrześcijańskiej, który jest ogólnie nazywany wiarą. Zwolennicy wiecznego bezpieczeństwa zgadzają się, że dana osoba może doświadczyć powierzchownego lub zewnętrznego procesu podobnego do nawrócenia, przyjąć chrzest i przyłączyć się do zboru, a mimo to wciąż brakuje jej prawdziwego zbawienia w Chrystusie Jezusie Panu. Mało tego, możliwe jest, że ktoś będzie zamieszkany przez demona udającego chrześcijańskiego ducha, który będzie maskował przez wiele lat takie sytuacje, będzie udawał chrześcijańskiego ducha, a będzie w istocie demonem maskującym się. To też jest możliwe i tego typu
zwiedzenia też będą miały i mają miejsce. Z kolei wielu, którzy zaprzeczają wiecznemu bezpieczeństwu, twierdzi, że powierzchowne, intelektualne przeświadczenie mylone z wiarą nie wystarcza do zbawienia. Zwolennicy wiecznego bezpieczeństwa zgadzają się w tej kwestii. Inni są podejrzliwi wobec wyznawców wiary, którzy czują się wolni, swobodni, by żyć w grzechu. Mówią o licencji na grzeszenie, ponieważ nie mogą utracić swojego zbawienia, jak oni mówią. To jest właśnie jeden z przykładów takiego pseudo-chrześcijańskiego ducha. Są to osoby zademonione najczęściej, albo które popadły w tego typu intelektualne zwiedzenie. Nie jest to rzecz związana z prawdziwym chrześcijaństwem. I to po tym poznać takiego fałszywego demona udającego chrześcijanina, gdy on nie chce być święty, nie chce prowadzić do świętości, a powołując się na doskonałą ofiarę Chrystusa, chce żyć w swobodzie i grzechu. I ja jestem podejrzliwy wobec takich tak zwanych wierzących. Apostoł Paweł miał dobrą odpowiedź na taką postawę. Cóż wtedy powiemy? To jest właśnie w Rzymian i to jest Rzymian 6:1. Cóż wtedy powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska mogła obfitować? Z pewnością nie. Jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy w nim dłużej żyć? Rzymian 6:1. Taka postawa nie jest charakterystyczna dla prawdziwego chrześcijanina, jaką reprezentują te zademonione osoby, które mają pseudochrześcijańskiego ducha, który prowadzi ich do grzeszenia. To jest ich wina, że tego typu demona przyjęli do swojego serca zamiast Jezusa, ale to nie powoduje od razu, że mamy ich traktować jak chrześcijan. I tutaj też mamy coś takiego jak niepewność powierzchownej wiary. Większość fragmentów Pisma Świętego wspierających niepewność wierzącego ma formę ostrzeżenia przed powierzchowną, intelektualną wiarą albo przed tym właśnie stanem zademonienia przez pseudochrześcijańskiego ducha. Na przykład w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział od 1 do 9, to jest takie miejsce. Hebrajczyków, 6 rozdział od 1 do 9. Dlatego zaniechawszy początków nauk Chrystusowych, podążajmy ku rzeczom doskonalszym, nie powtarzając zasad o upamiętaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. O nauce chrztu i o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych i o sądzie wiecznym i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebiańskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i odpadli, aby tych po raz drugi odnowić ku pamiętaniu, gdyż oni znowu krzyżują sobie Syna Bożego i urągają się Jemu. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią przychodzący i rodzi ziele pożyteczne tym, dla których jest uprawianą, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, niegodna jest i bliska przekleństwa, której końcem jest spalenie. A wszakże, najmilsi, pewniśmy o was czegoś lepszego i prowadzącego do zbawienia, chociaż tak mówimy. I to jest właśnie Hebrajczyków 6 od 1 do 9 oraz Hebrajczyków 10, 26, 29. Hebrajczyków 10, 26, 29 zawiera takie ostrzeżenie. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Kto odrzuca prawo Mojżesza, ten
bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mnie macie, godzin jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski obraził, zelżył, czyli zbluźnił Duchowi Świętemu, Duchowi łaski. Jest tu opisany grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I na przykład w liście do Hebrajczyków właśnie 6, od 1 do 9, to co przeczytałem, i 10, 26, 29. Żydzi wyznający zbawienie w Chrystusie są upominani, aby nie odstępowali od prawdy. Wielu tak zwanych, w cudzysłowie, wierzących wydaje się nam być prawdziwymi wierzącymi, ale nimi nie są, nie są. Niestety, ponieważ nie możemy zbadać ich serc tak jak Bóg, nie możemy być ostatecznym sędzią, czy ktoś jest prawdziwym dzieckiem Bożym. Wszystko, co możemy zrobić, to ocenić ich zewnętrzne działania. I autor listu do Hebrajczyków ostrzega tych, którzy nie uczynili ostatecznego kroku wiary w Chrystusa i pokuty, aby się nie odwracali, bo jeśli tak, to nie ma dla nich nadziei. I odnośnie tych zewnętrznych zachowań, Pan Jezus wyraźnie mówi, żeby patrzeć na owoce. Na przykład nie zbiera się z cierni fig, tak? Albo ja dodaję inne przykłady, z jabłoni nie zbiera się kasztanów, albo z kasztanowca nie zbiera się bananów, albo z ostu nie zbiera się fig. Z kolei w Starym Testamencie mamy zalecenia, które mogą być jeszcze bardziej dla nas przydatne. Dotyczą one zoologii biblijnej, na którą też Pan Jezus zwracał uwagę w jego nauczaniu. I tutaj możemy posłużyć się trzecią księgą Mojżeszową, 11 rozdział, jako wskazówką. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: powiedzcie do synów izraelskich tak: takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść. Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie. Wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty. Tak samo jak te figi są dla nas czyste, jeśli pochodzą z figowca i jest to normalny, dobry owoc, tak samo tutaj mamy porównanie tych osób, które są podobne do owcy z chrześcijanami, do świni tych, którzy są niezbawieni, do psa tych, którzy są nieczyści. A tutaj ten katalog jest jakby szerszy. Czyli mamy powiedziane, że chrześcijanin ma dawać, jak idzie, taki podwójny ślad, rozdzielone kopyto musi mieć. Czyli w każdym kroku ma być odzwierciedlona prawda i miłość. Prawda i miłość. Do tego rozdzielone kopyto ma to do siebie, że w mniejszym stopniu styka się z ziemią. Styka się z ziemią nieznacznie. A to oznacza, jeśli ono się styka z ziemią nieznacznie, to jest właśnie takim jak najmniejszym kontaktem ze sprawami ziemskimi. Taki ma być chrześcijanin. Nie ma z tą ziemią mieć nic więcej wspólnego niż to konieczne. I też jest powiedziane, że spożywa pokarm i go przeżuwa. Właśnie tak podchodzi chrześcijanin prawdziwy, że bierze Słowo Boże i przeczyta je i zastanowi się nad nim, jak w praktyce je zastosować w swoim życiu, przeżuwa i przyswoi dla swoich potrzeb. I to stanie się jego częścią. Natomiast tacy, którzy przeżuwają pokarm,
A więc niby analizują jacyś teologowie, jacyś dzielący włos na czworo, rozdzielający słowo prawdy na wiele sposobów, być może nawet robiące pozory, że robią to w sposób właściwy, szczegółowy, bo oczywiście trzeba rozważać Słowo Boże. Nie będziecie jeść wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta. Czyli on owszem analizuje Słowo Boże, ale ślad, który zostawia w tym świecie, nie ma rozdzielonego kopyta. Zatem widać wyraźnie, że nie ma rozdzielonego kopyta, a więc nie zostawia śladu w postaci miłości i prawdy, tylko na przykład samej prawdy bez miłości, a sama prawda bez miłości prowadzi prędzej czy później do dogmatyzmu i zupełnego braku zastosowania chrześcijańskich cnót, albo prowadzi do śladu, który ma w odbiciu samą miłość bez prawdy, a więc prowadzi do tkliwości i takiego w zasadzie braku takiego rozróżniania. I co tutaj widzimy, ten ślad mocno stoi na ziemi, taki nierozdzielone kopyto, a to prowadzi do tego, że taki pseudochrześcijanin zostawia no, ślad taki, że on jest mocno związany z ziemią. Oni zapominają o tym, że ojczyzna chrześcijan jest w niebie. Zaczynają w różnego rodzaju zabłądzenia wchodzić, na przykład taka frakcja Herodian. To są ludzie, którzy mocno się angażują w życie polityczne na ziemi. Oni analizują to Pismo Święte tylko po to, żeby podporządkować je celom politycznym bieżącym albo długofalowym. Dalej mamy się od takich ludzi jak najdalej trzymać, bo to nie są żadni chrześcijanie, tylko właśnie to jest jakiś demon, który w nich szedł i zamaskował właściwe poznanie, albo są to tylko intelektualni podrabiacze chrześcijaństwa. Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Czyli kolejny, podobnie jak owca przeżuwa pokarm, świstak, ale nie jest owcą, nie narodził się na nowo, nie jest chrześcijaninem, ma w sobie jakieś życie, życie, które podobne jest do życia duchowego, czyli jakiś duch w nim jest, albo jest to ożywiony intelektualnie ludzki duch, albo jest to duch demoniczny, który go zamieszkał, bo się otworzył na jakieś fałszywe demony. I teraz dalej, zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Zajączek, jak i milutki, prawie tak milutki jak owieczka, prawda? To będzie też jakiś taki pseudochrześcijanin, bardzo podobny w wielu cechach do chrześcijanina, może milszy nawet niż owca. Zajączek jest milszy niż owca dla wielu, prawda? Owca to jednak trochę taka jest, mniej przyjemna niż zajączek. Któż nie lubi zajączka, ale zajączek jest nieczysty. Więc są tacy chrześcijanie z nazwy, wyznawcy, martwi, idący do piekła, podobni do zajączków, ale nie są to owce. My nie mamy mieć żadnej społeczności z zajączkami. Nie mamy mieć żadnej społeczności ze świstakami. Nie mamy mieć żadnej społeczności z wielbłądami. Wielbłąd jest silniejszy od owcy. Bardziej, można by powiedzieć, więcej spraw pozałatwia niż owieczka. Osiołek jest nieczysty też, prawda? Więc dalej, wieprz. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, czyli odzwierciedla miłość i prawdę, ale robi to tak powierzchownie, że po prostu nie ma tego elementu rozważania Słowa Bożego. To są właśnie często tacy ludzie, którzy wykonują rozkazy liderów. Oni wykonują te rozkazy liderów różnych. Jak nie ma liderów, to sobie wymyślą liderów. I to są albo idą za tradycją, albo w inny sposób, bez rozważania Słowa Bożego. Powiesz im coś, to albo jesteś ich liderem i od razu wykonają to na ślepo, nie myśląc. Albo odwrotnie, nie jesteś z ich sekty, to wtedy cię nie posłuchają, tylko cię podepczą. Nieważne, jakie perłę będziesz przed wieprze kładł, oni w ogóle tego nie rozważają, tylko podepczą cię z tymi perłami Słowa Bożego. Oni mają w nosie Słowo Boże, są
agresywni, ale z zewnątrz zostawiają ślady podobne do chrześcijańskich. Prawda i miłość, miłość i prawda. Cały czas wyglądają prawie jak chrześcijanie, jeśli chodzi o ślad zostawiany. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne, bo oni sami są nieodrodzeni. Czyli publikacje publikowane przez tych fałszywych ludzi, którzy nie są chrześcijanami, tylko są podobni do chrześcijan, publikacje będą podobne do chrześcijańskich. Teologicznie się nie będzie czego przyczepić. Będą tam wszystkie ważne, fundamentalne prawdy Słowa Bożego podtrzymane. Wypowiedzi tych ludzi będą bardzo podobne do tego, co uczy Słowo Boże. W zasadzie nie będziesz mógł nic zarzucić z Słowem Bożym w ręce. Nie będzie tam żadnych teologicznych błędów. Miłość i prawda będzie równo odbita. Ale są to ludzie nieprzeżuwający pokarmu. Nie miej z nimi żadnej społeczności. Świnia nie jest owcą. Świnia nie jest owcą. To jest bardzo ważne. Żadnej. To jest nieczyste. I dalej. Z tego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i rzekach, ma płetwy i łuski. Znowu chrześcijanin ma płetwy i łuski. Płetwy, bo może się poruszać w tym świecie. Łuski, bo chroni się przed wpływami świata. Jeżeli coś nie ma płetw albo nie ma łusek, to wtedy z tym mamy nie mieć żadnej społeczności. Jeżeli ktoś jest otwarty na wpływy świata, żadnej społeczności. Jeżeli ktoś nie potrafi się poruszać w tym świecie z prądem, pod prąd, obok prądu, równo z prądem, w zależności od tego, gdzie Słowo Boże go prowadzi, to ten człowiek nie jest w żaden sposób dla nas czysty. Mamy się od niego jak najdalej trzymać. Jest to człowiek nienarodzony na nowo, jest zamieszkany przez albo jakiegoś demona, albo niestety jest to człowiek materialistycznie przekonany przez jakieś apologetyczne dzieła, które są bardzo pożyteczne co do zasady, ale w praktyce czasami może się tak, że ktoś zdarzyć, że ktoś intelektualnie będzie apologetycznie przekonany, ale martwy duchowo. Najdalej od tego typu osobnika. I dalej wszystko dalej, z latających zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywać. I tutaj są wymienione latające, czyli takie, które szukają społeczności z niebiańskimi rzeczami, ale żywią się właśnie padliną, żywią się rzeczami, które są nieczyste. Tu są wymienione orzeł, sęp górski, orlik, gatunki kani, sokołów, kruki, struś, sowa, mewa. No struś to jest w ogóle przypadek fatalny, tak? No bo to był ktoś, kto się wznosił do nieba, ale potem stał się nielotem. Sowa, mewa i wszelkie struś. Jeszcze widzimy, że się unosił w powietrze w księdze Joba. Jeszcze umiał latać. Dziś wiemy, że strusie już nie umieją latać. Wszystkie gatunki jastrzębi. Puszczyk, kormoran, puchacz, sójka, pelikan, ścierwojad, bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i z latających jeszcze nietoperz. Więc wszystkie tego typu osobniki niby mają skrzydła, żeby wznosić się do nieba, żeby modlić się, żeby prowadzić życie z Bogiem, żeby być w stałej społeczności, bez przestanku się modlić, ale w rzeczywistości nieczystymi rzeczami się karmią i są nieczyste. Z czystych wiemy ptaków, to jest gołębica, która je ziarno, które jest obrazem na Słowo Boże i wznosi się w powietrze do nieba. Ale innych takich nie mylić należy z gołębicą. Lecz z wszelkich uskrzydlonych, czworonożnych owadów możecie jeść te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny do skakania na nich po ziemi. Te możecie jeść wszystkie gatunki szarańczy i tak dalej, koników polnych. Czyli te, które mają minimalny kontakt z ziemią, tylko się od ziemi odbijają, a tak naprawdę dążą do niebios, tak? I żywią się czystym pokarmem. Szarańcza je, no właśnie, co ona je, same czyste rzeczy. Więc wszystkie uskrzydlone, czworonożne owady będą dla was obrzydliwością, czyli owady, które mają skrzydła, a więc mogłyby się wznosić do nieba. To są różni wyznawcy różnych religii, czyli te skrzydła wskazują, że oni myślą i komunikują to, że interesuje ich religia,
przez te zaś zwierzęta staniecie się nieczyści i każdy, kto się dotknie ich padliny, będzie nieczystym do wieczora. A każdy, kto nosi ich padlinę, wypierze swoje szaty, będzie nieczysty do wieczora. Tak jak mówi Juda, żebyśmy mieli nawet wstręt do szaty skalanej przez ciało. To, które ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa połkniętego pokarmu, będzie dla was nieczyste? Tak jak mówiliśmy, czyli zostawia ślad chrześcijański, publikacje czy dobre wypowiedzi na Facebooku, ale nie przeżuwa pokarmu, nie zastanawia się nad tym, co Słowo Boże mówi i nie wdraża tego w takim dogłębnym studium Słowa Bożego. Czyli powtarza po kimś dobrą teologię, ale sam jej nie przeanalizował, nie rozważył, tylko powtarza, pełno jest takich nieszczęśników, że często prawidłowo piszą, wystarczy zadać jakieś pytanie, którego lider im nie wyjaśnił, jak mają odpowiedzieć, robią się agresywni, bo nie wiedzą, czy ty to atakujesz, czy co, czy po co zadajesz takie pytanie, ma być tak, amen. A jeżeli cokolwiek chcesz rozważyć, czyli tak jak jest przerzuć połknięty pokarm, to zaczyna się problem. Nie możesz z nim przeżuwać połkniętego pokarmu, bo on tego nie robi, on jest nieczysty. Warto zawsze zadawać pytania, żeby zobaczyć, czy dany człowiek rozumie, co napisał, czy też tylko powtarza jak głupek za swoim liderem, a tak naprawdę sam nie przeżył tego, nie rozumie tego. Wszystko, co chodzi na łapach swych pośród zwierząt czworonożnych, będzie dla was nieczyste. Czyli wszystko, co mocno przylega do ziemi. I to są ci, którzy nie wierzą w niebiańską ojczyznę chrześcijan, tylko patrzą na to, co na ziemi. A kto będzie nosił ich padlinę, wypierze swoje szaty, będzie nieczysty do wieczora, są one dla was nieczyste. A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste kret, mysz, wszelkie gatunki jaszczurek, łasica, żółw, salamandra, skolopendra, wszystko co łazi, tak będzie nieczyste. To będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy, kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. Więc widać, ci wszyscy materialiści, którzy w ogóle nie widzą niczego poza powierzchnią ziemi, ci wszyscy, którzy w ogóle nawet nie kierują wzroku do nieba, to są nieczyści ludzie. Nie powinniśmy mieć żadnej społeczności z nimi. Oni często nawet nie chcą podawać się za chrześcijan. A jeśli podają się, to ich chrześcijaństwo jest takie przyziemne. Czyli co tutaj liderzy na ziemi ustalili, żeby Królestwo Boże wprowadzić na ziemię. Często znakiem rozpoznawczym jest to, że odmawiają jak mantrę Ojcze Nasz, tak? Bo tam jest przyjdź Królestwo Twoje na ziemię, bo są z ziemią związani. To jest łażenie na łapach widocznie w takich gestach, recytowanie niektórych religijnych rzeczy w celach typowo politycznych, przyziemnych, bo przecież Polak katolik, katolik Polak to jest właśnie takie pełzanie przy samej ziemi. Ślepi materialiści mają jakieś życie, bo się poruszają, ale to jest życie demoniczne albo tylko i wyłącznie biologiczne. I jeżeli do jakiegoś naczynia glinianego wpadnie którekolwiek z nich, to co jest wewnątrz tego naczynia będzie nieczyste, a wy je stłuczecie. Czyli jeżeli gdzieś wpuścisz takiego do jakiejś społeczności, no to on ci to rozwali. Czy to grupę biblijną, czy to... oczywiście nie jako słuchacza, bo jako słuchacza możesz zaprosić, niech on się nawróci, niech słucha Słowa Bożego. Ale jeżeli przydzielisz mu jakiekolwiek funkcje, jakąkolwiek społeczność z nim nawiążesz, no to będzie cała zanieczyszczone. Każdy pokarm, który się spożywa, do którego dostanie się woda, z tego naczynia będzie nieczyste, wszelki zaś napój, który się pije, będzie w takim naczyniu nieczysty. Więc wyraźnie widać, nie wolno mu pozwolić takiemu nieczystemu osobnikowi przygotowywać nic, czy to kazania, czy to krótkiej wypowiedzi na szkółce niedzielnej, czy też krótkiej wypowiedzi na grupie biblijnej. Nie wolno im pozwolić generować niczego do jedzenia. Wszystko, na co spadnie cokolwiek z ich padliny, będzie nieczyste, czy to piec, czy palenisko, należy je rozwalić, są bowiem nieczyste, będą dla was nieczyste. Tylko źródło i studnia jako zbiornik wody będą czyste.
Czyli jeżeli on będzie czytał z własnymi ustami Słowo Boże bez dodania komentarza od siebie, to jest to czyste jak najbardziej, bo nie skaził tego. Może nawet przekazać albo przetłumaczyć coś z angielskiego na polski. Jeżeli nie wprowadzi tam swoich modyfikacji, to będą dalej czyste. Na przykład ktoś przetłumaczy z greki na polski Nowy Testament, no to on jest czysty, jeżeli nie dokonał fałszerstw. Natomiast kto dotknie się w nich padliny, która w nie wpadła, będzie nieczysty. Jeżeli zaś z ich padliny spadnie coś na ziarno, znowu ziarno obraz Słowa Bożego, przeznaczone do siewu, to będzie ono czyste, tak? Bo to ziarno jest przeznaczone do siewu. Ale jeżeli na to ziarno wylano wodę, a potem spadło na nie coś z ich padliny, to będzie ono dla was nieczyste, czyli dojdzie już do jakiejś reakcji. A więc samo ziarno jest czyste, ale po dodaniu tutaj zanieczyszczającego składnika już przestaje być to czyste. Więc trzymajmy się z dala od tych, którzy udają chrześcijan lub uchodzą za jakieś osoby duchowe, a nie są owcami, są wielbłądami, są osiołkami, są tymi zajączkami czy tam króliczkami. To naprawdę nie są owce, są bardzo, bardzo blisko, ale nie mają nic wspólnego z chrześcijanami. Więc nie możemy zbadać serc tych ludzi, tak jak Bóg. Nie możemy być ostatecznym sędzią, czy ktoś jest prawdziwym dzieckiem Bożym, ale te wskazówki ze Słowa Bożego nie możemy ich przeaczać. Wszystko, co możemy zrobić, to ocenić ich zewnętrzne działania. Autor listu do Hebrajczyków ostrzega tych, którzy nie uczynili ostatecznego kroku wiary w Chrystusa i uznania się przed Bogiem i pokuty, aby ci ludzie się nie odwracali, bo jeśli tak, to nie ma dla nich już żadnej nadziei. Co prawdziwy wierzący może stracić? Prawdziwy wierzący może stracić wiele rzeczy, ale nigdy nie straci swojego zbawienia. Prawdziwie zbawiony i bezpieczny w Chrystusie może stracić swoją nagrodę. I o tym czytamy w 1 Koryntian 3 rozdział 15 werset. 1 Koryntian 3 rozdział 15 werset. W ogóle ten rozdział cały warto przeczytać. Przeczytajcie go sobie na spokojnie. Tam jest o tym, że fundamentu innego niż Chrystus nikt nie może założyć. I tutaj mamy 3:15. Jeśli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zostanie zachowany, tak jednak jak przez ogień. Czyli tą nagrodę może stracić. Może być niezadowolony ze swojej służby dla Chrystusa i to znajdujemy m.in. w Koryntian 9 rozdział. Tak, 9 rozdział, 27 werset. Ale umartwiam ciało swoje i w niewolę poddaję, abym głosząc innym sam nie został odrzucony. Prawdziwy chrześcijanin może stracić swoją społeczność z Bogiem, ale nigdy nie straci jedności z Chrystusem, ponieważ to jest podstawą jego wiecznego bezpieczeństwa. Z powodu grzechu prawdziwy wierzący może utracić społeczność z Bogiem, może utracić napełnienie Duchem Świętym, może utracić korzystanie z owoców Ducha i może utracić satysfakcję ze skutecznej służby dla Chrystusa. To znajdujemy sygnały takie, które potwierdzają to, że to jest do stracenia. Na przykład 1 list Jana 1:6. Mówi w ten sposób. Jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, a w ciemności chodzimy, kłamiemy i nie czynimy prawdy. I Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
I z powodu grzechu i błądzenia prawdziwy wierzący może być karcony. Nawet do tego stopnia, że może stracić swoje fizyczne życie. I to przecież też jest opisane w Słowie Bożym. Między innymi w Ewangelii Jana, 15 rozdział. Ewangelia Jana 15:2. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. I 1 Koryntian 11. 1 Koryntian 11 warto sobie w całości przeczytać. Ja przeczytam tylko 4 wersety. 29. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego, dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło, bo gdybyśmy się sami osądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy bywamy sądzeni od Pana, bywamy karani, abyśmy ze światem nie byli potępieni. I także Hebrajczyków cały 12 rozdział również o tym mówi. I warto go samodzielnie przeczytać, nie przeczytam teraz tego fragmentu. Dyscyplina chrześcijanina. Dyscyplina chrześcijanina ta nie jest spowodowana brakiem zbawienia, ale wręcz odwrotnie, właśnie dlatego, że dziecko Boże, Syn Boży ma życie z Boga i jest Synem Bożym. Jest ona wynikiem tego, że chrześcijanin jest Synem Bożym i jako dziecko Boże jest on karconym, poprawianym, korygowanym przez swojego niebiańskiego Ojca. Pan Jezus mówi, owce moje, tak, będzie tu napisane, owce moje słuchają głosu mego, a ja znam je i one idą za mną, a ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich, a nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mojej. Tak, to jest Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27-29 werset. W całej Biblii nie można znaleźć mocniejszego fragmentu gwarantującego absolutne bezpieczeństwo wierzącego niż ten fragment. Zwróćmy uwagę na 7 punktów, które jeszcze bardziej potwierdzają to bezpieczeństwo. Po pierwsze, wierzący są owcami Chrystusa. Tak jak wymienialiśmy te różne nieczyste zwierzęta, one nie były owcami. Ale wierzący w Pana Jezusa Chrystusa narodził się na nowo jako owieczka. Jako owca Chrystusa, którymi opiekuje się boski pasterz. Sugerowanie, że którakolwiek z jego owiec może zostać utracona, jest obrazą, jest bluźnierstwem skierowanym przeciwko samemu pasterzowi. Po drugie, owce podążają za Chrystusem tu na ziemi, co oznacza, że dotrą do nieba, bo tam właśnie jest pasterz. Po trzecie, ponieważ owce otrzymały życie wieczne, mówienie o jego zakończeniu jest sprzecznością samą w sobie. Po czwarte, życie wieczne jest im dane. Nie zrobiły nic, aby je zdobyć i nie mogą zrobić nic, aby je stracić. Po piąte, sam Pan Jezus Chrystus oświadcza, że jego owce nigdy nie zginą. Po szóste, z ręki pasterza nikt nie jest w stanie ich wyrwać. Stąd szatan nie jest w stanie zniszczyć ani jednej. I po siódme jest ręka Ojca. Stąd są one całkowicie bezpieczne pomiędzy ręką Chrystusa i ręką Ojca. I tutaj jeszcze tak zauważmy, że zbawienie, bezpieczeństwo zbawienia jest oparte na czterech rzeczach. Bo bezpieczeństwo prawdziwego chrześcijanina opiera się na czterech rzeczach. Naturze zbawienia, dziele Ojca, dziele Syna i dziele Ducha Świętego. Po pierwsze, natura zbawienia
Prawda o wiecznym bezpieczeństwie jest nieodłącznie związana z naturą samego zbawienia. Zbawienie jest dziełem Boga dla człowieka. Nie jest dziełem człowieka dla Boga. Jeśli zbawienie byłoby czymś, co człowiek robi dla siebie, mogłoby zostać faktycznie utracone, ale skoro jednak zbawienie jest dziełem Boga, to człowiek nie może go cofnąć. Jest to ukazane w takich fragmentach, jak na przykład Rzymian, 8 rozdział, 29 do 30 wersetu. Rzymian 8, 29, 30. Albowiem, których on przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi syna jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tedy rzeczemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? I ten fragment mówi, że wszyscy, którzy są przeznaczeni, zostaną upodobnieni do obrazu Syna Bożego i będą powołani, usprawiedliwieni i uwielbieni. Ich zbawienie jest więc bezpieczne. W samej swojej naturze, z samej swojej natury, Boże zbawienie jest wieczne. Dla nas zbawienie jest natychmiastowe. Ma miejsce w momencie, gdy zaufamy Chrystusowi jako naszemu osobistemu Zbawicielowi. Bóg jednak postrzega zbawienie jako wieczny akt rozciągający się od przeszłej wieczności, od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej, do przyszłej wieczności. W takim zbawieniu nie może być żadnej porażki ani potknięcia. I drugi tutaj fakt, czteroczęściowe dzieło Ojca. Po pierwsze, to dzieło Ojca jest takie, że Bóg Ojciec dokonuje wyboru. Wybrał przecież Bóg. I to możemy przeczytać w Efezjan 1:4. Wybrał nas w nim przed założeniem świata. Ale też warto przeczytać drugi Tymoteusza, rozdział 1, werset 9. Tu jest wyraźnie napisane, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi. I także Tytusa 1:2, ku nadziei życia wiecznego, które obiecał przed czasy wiekuistymi Bóg, który nie kłamie. Ku nadziei życia wiecznego, które obiecał przed czasy wiekuistymi Bóg, który nie kłamie. Wyraźnie to widzimy. Jest rzeczą niewyobrażalną, aby takie działanie mogło się nie powieść. Po drugie, suwerennym celem Boga jest zapewnienie wiecznego zbawienia tym, którzy wierzą Jego Synowi, niezależnie od jakiejkolwiek godności czy pracy z ich strony. Oczywiście ten Boży cel osiągnięcia przez łaskę zbawienia wierzących nie może zostać pokonany. Pismo Święte często przedstawia Boży cel w postaci i w formie obietnic. Tak jak właśnie Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset, komunikuje, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I także 5:24 Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset, informuje nas, że jest to tak napisane: zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. A także 6 rozdział, 30
siódmy werset. 6:37, wszystko co mi daje Ojciec do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Oczywiście to, co Bóg obiecuje, jest On w stanie uczynić, a boskie obietnice muszą się spełnić. I po trzecie, nieskończona moc Boga jest w stanie zbawić i zachować na wieki. I to słowo zdolny jest słowem Nowego Testamentu używanym do wskazania wszechmocnej mocy Boga. Tak jak mamy na przykład to pokazane w Hebrajczyków 7:25. Dlatego też On, Chrystus, jest w stanie zbawić do końca tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Hebrajczyków 7:25. Bóg najwyraźniej ma nie tylko wierność, by dotrzymać swojej obietnicy, ale także moc, by codziennie realizować to, co On sam zechce. Po czwarte, nieskończona miłość Boża wspiera doktrynę wiecznego bezpieczeństwa. Paweł potwierdza, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I o tym przecież możemy przeczytać. Przed chwilą czytaliśmy z Rzymian 8 rozdział. Ja jeszcze przeczytam 8:39. Rzymian 8:39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Myślenie, że ktoś, kto raz został zbawiony, może się zgubić, jest zaprzeczeniem suwerenności i celu miłości Boga. I kolejna rzecz to jest czteroczęściowe dzieło Syna. Czteroczęściowe, także czteroczęściowe, jak przed chwilą mówiliśmy o dziele Ojca. Czteroczęściowe dzieło Syna. Po pierwsze, zastępcza śmierć Jezusa zapewniła całkowite zbawienie i jest wystarczająca. I jest to wystarczająca odpowiedź. Jest wystarczającą odpowiedzią na potępiającą moc grzechu. I to widzimy w Rzymian 8:1. Nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ponieważ Chrystus umarł, Ojciec jest wolny, aby sprawiedliwie odpuszczać grzechy tym, którzy pokładają ufność w Jego Synu. Żądanie sprawiedliwego Boga zostało zaspokojone przez śmierć Jego Syna. I po drugie, zmartwychwstanie Chrystusa dostarcza dwóch rozstrzygających powodów dla bezpieczeństwa wierzącego człowieka. Wierzący ma udział w życiu zmartwychwstałym i jest częścią nowego stworzenia, nad którym zmartwychwstały Chrystus jest wystarczającą głową. Jeśli wierzący uczestniczy w zmartwychwstałym życiu, w życiu zmartwychwstałym, to jasne jest, że nie może go utracić tak, jak Bóg nie może utracić swojego życia. Po trzecie, dzieło Chrystusa jako naszego orędownika, dzieło albo to, co wykonał Pan Jezus na krzyżu jako nasz orędownik, też jest teraz w chwale po prawicy Ojca i pracuje jako orędownik, to dzieło Chrystusa jako naszego orędownika w niebie także zapewnia nam wieczne bezpieczeństwo. On stale stawia się za nami. Tutaj mamy wyraźnie pokazane na przykład Rzymian 8:34. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który przyczynia się za nami. I także Hebrajczyków 9 rozdział. I ten Hebrajczyków 9 rozdział, 24 werset. Hebrajczyków 9:24 mówi następująco: albowiem Chrystus wszedł nie do miejsca świętego ręką uczynionego, które by było wyobrażeniem prawdziwego, ale do samego nieba, aby się teraz stawiał za nami przed obliczem Bożym. W swojej pracy jako orędownik Chrystus powołuje się na wystarczalność Jego swojej ofiary, swojej pracy na krzyżu.
jako zadośćuczynieniu wszystkim Bożym wymaganiom wobec grzesznika, jak również na pojednanie grzesznika z Bogiem przez Chrystusa. Ponieważ dzieło Chrystusa jest doskonałe, prawdziwy wierzący może odpocząć w bezpieczeństwie doskonałości Chrystusa, przedstawiciela wszystkich wierzących w niebie. I po czwarte, to jest bardzo ważne. Po czwarte, praca Chrystusa jako naszego orędownika, jego obecna posługa w chwale, ma do czynienia z praktycznie upewniającym nas zadaniem, czyli jego obecna posługa w chwale ma do czynienia z tym, że nas praktycznie upewnia, to znaczy tych, którzy są zapisani i są bezpieczni. To jest bardzo ważne, żeby to przyjmować, tak jak Słowo Boże mówi. I w tej posłudze po prostu Pan Jezus Chrystus nie tylko modli się za swoich w każdym momencie ich potrzeby, bo to też znajdujemy w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 9. Ja za nimi proszę. Nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są. 15 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego. 20 werset. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. Rzymian 8:34. Rzymian 8:34. Któż potępia? Chrystus, który jest. Chrystus jest, który umarł, owszem, zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. I na podstawie jego własnej wystarczalności, to jest bardzo ważne, w jego niezmiennym kapłaństwie, gwarantuje, że będą oni zbawieni na zawsze. Mówi o tym Rzymian 5:20. Rzymian 5, rozdział 20, werset. A prawo przy tym nastąpił, aby się grzech rozmnożył, gdzie zaś grzech się rozmnożył, łaska bardziej obfitowała. I Hebrajczyków 7:25. Dlatego i doskonale zbawić może tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. I też 5:2 Rzymian, przez którego też mamy przystęp, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce tej, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Więc jednoznacznie widzimy, że jest to zapewnione, zagwarantowane na podstawie dzieła Pana Jezusa Chrystusa. I też jeszcze mamy do czynienia z czteroczęściowym dziełem Ducha Świętego. I tutaj po pierwsze dzieło odnowy, w którym wierzący otrzymuje boską naturę, jest to nieodwracalne dzieło Boga, tak jak nie ma możliwości odwrócenia procesu na przykład fizycznych narodzin, tak jak się człowiek według ciała rodzi, nie można odurodzić się, cofnąć narodzin, tak nie może być mowy o odwróceniu procesu nowego narodzenia. Trwa ono na zawsze, ponieważ jest dokonane przez Boga,
a nie przez człowieka i opiera się na łasce. I po drugie, Duch Święty zamieszkuje. Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest trwałym posiadaniem wierzącego. Fakt, że Duch Święty zamieszkuje każdego wierzącego jest wielokroć powtórzony, wielokrotnie potwierdzony w Piśmie Świętym, w Biblii, w Słowie Bożym. Podobnie jak fakt, że Duch Święty trwa na zawsze w chrześcijaninie. Człowiek może, to znaczy nie tyle może, co jest w stanie zasmucić i zgasić, ugasić ducha, ale Duch Święty nigdy nie odejdzie. Oczywiście zasmucanie Ducha Świętego i ugaszenie Ducha Świętego jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, ale Duch Święty nigdy nie odejdzie. Dzięki zamieszkaniu Ducha Świętego wieczne cele Boga w łasce są pewne. No i po trzecie, ta służba Ducha to jest posługa chrzcielna Ducha albo zanurzająca Ducha. Posługa ta jest kolejnym dowodem na bezpieczeństwo. Przez tę posługę wierzący zostaje włączony, przyłączony do ciała Chrystusa i dlatego mówi się, że jest w Chrystusie. Związku, który jest zarówno żywotny, jak i trwały. Będąc przyjętym w umiłowanym na zawsze, dziecko Boże jest tak bezpieczne jak ten, którym jest i w którym stoi. Po czwarte, bo jest jeszcze czwarty aspekt tej pracy ducha, o obecności Ducha Świętego w życiu, o obecności Ducha Świętego w wierzącym mówi się, że jest pieczęcią, taką pieczęcią odbijaną, czyli jest pieczęcią Boga, która będzie trwać aż do dnia odkupienia, tak mówi Pismo Święte, Słowo Boże. Czyli aż do zmartwychwstania wierzącego, aż do tego momentu. To potwierdza nam drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset 22, który też na nas pieczęć położył i dał zadatek ducha w serca nasze. I także Efezjan 1:13 zawiera taką informację, w którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia swego, którym też uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obiecanym. Również Efezjan 4:30 A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. To zapieczętowanie jest dziełem Bożym i oznacza bezpieczeństwo tego, który jest w ten sposób zapieczętowany, aż do czasu, gdy Bóg zakończy swój cel i przedstawi wierzącego bez zarzutu w niebie. No więc, drogi przyjacielu, mam nadzieję, że te biblijne dowody pomogą ci zapewnić lub upewnić się o twoim wiecznym bezpieczeństwie w Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Jeśli dzięki łasce udało ci się z czytelniku Słowa Bożego, ze Słowa Bożego wziąć coś dla siebie w zakresie pewności nieutracalnego zbawienia, to będzie to doskonałym środkiem na wszelki niepokój sumienia i serca. Dzieło Chrystusa przyjęte prostą wiarą bezwzględnie wyjdzie naprzeciw potrzebie twojego sumienia, a postrzegana wzrokiem wiary jego osoba zaspokoi twoje serce. Dlatego jeśli obcy jest tobie pokój sumienia, oznacza to, że nie spoczywasz całkowicie w dokonanym dziele Chrystusa. A jeśli serce nasze jest niespokojne, oznacza to, że nie wystarcza nam osoba Chrystusa. Mimo wspaniałej możliwości życia w Jezusie, jakie niewielu spośród umiłowanych pańskiego ludu doświadcza w pełni pokoju sumienia.
To jest bardzo duże nieszczęście, mimo tej wspaniałej możliwości życia w Jezusie. Jakże niewielu spośród umiłowanych Pańskiego ludu doświadcza pełni pokoju sumienia. Naprawdę nieczęsto zdarza się spotkać wierzących wyzwolonych ze starotestamentowej ślepoty na dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Stąd obca jest im radość z oczyszczonego sumienia. Nie są w stanie żyć czystym sercem w pewności wiary, mając serca i ciała omyte z brudów czystą wodą Słowa Bożego. Nie przeżywają wspaniałej prawdy posiadania Ducha Świętego, przez którego mogą wołać Abba Ojcze, czyli Tatusiu. Nadal ich oświadczenia i doświadczenia życia są pod starym zakonem. Doświadczają ciągle życia jak pod starym zakonem. Nigdy nie znaleźli się pod błogosławionym panowaniem łaski. Oczywiście mają życie. Nie sposób wątpić w to. Nawet miłują sprawy Bożej. Ich upodobania, przyzwyczajenia i dążenia, a także wysiłki, konflikty, obawy i lęki. Wszystkie one dowodzą istnienia w nich jakiegoś życia Bożego. Są oni w pewnym sensie odłączeni od tego świata, ale jest to separacja jedynie odrzucająca świat bez korzystania z darów nowego życia w Jezusie Chrystusie. Są to owce. Owce, nie wielbłądy, nie świnie, nie zajączki, nie wielbłądy, nie osiołki. U źródła tej postawy leży bardziej oczywista próżność świata i niemożliwość usatysfakcjonowania nim własnych serc, niż odnalezienie Chrystusa jako tego, który całkowicie wypełnia serce. Świat dla nich stracił smak, ale jeszcze nie odnaleźli swego udziału i miejsca, jakie dla nich Syn Boży zajmuje po prawicy Ojca. Rzeczy tego świata nie są w stanie zadowolić ich, jak też nieznane jest im niebiańskie zadowolenie płynące z właściwej pozycji obiektu wiary i nadziei. Tak więc trwają w nienormalnym stanie. Nienormalnym stanie, pozbawieni zdecydowania, pokoju, stałości celu, nieszczęśliwi, nieukierunkowani, miotający się, unoszeni lada wiatrem nauki. Czy może jest tak z tobą, przyjacielu? Ufam, że tak nie jest, że jesteś jednym z tych, którzy wiedzą, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Pewny, że przeszedłeś ze śmierci do życia, życia wiecznego, co potwierdza radosne świadectwo Ducha Świętego, że masz świadomość relacji ze zmartwychwstałym i uwielbionym Panem, głową Kościoła, zgromadzenia w niebie, z którym złączeni jesteśmy Duchem Świętym zamieszkującym w nas, że znalazłeś jedyne zainteresowanie w osobie tego, którego dokonane dzieło jest Bożą podstawą i wiecznym fundamentem Twojego zbawienia i pokoju, a przez to też z utęsknieniem wyczekujesz chwili, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie przyjąć Cię do siebie, tak, aby gdzie On jest i my byśmy z Nim byli na zawsze. Tak właśnie wygląda chrześcijaństwo. Nic innego nie zasługuje na tę nazwę. Stoi ono w widocznym kontraście do obecnej sceny religijnych aktywności, mieszaniny judaizmu z namiastką chrześcijaństwa. Zezwala ta mieszanka nienawróconym wielbłądom, świniom, zajączkom, czy rybom bez łusek, czy rybom bez płetw, czy też pełzającym po ziemi materialistom, trwać w pożądliwości ciała i uganiać się do woli za próżnościami tego świata. Nieprzyjacielowi Chrystusa i dusz ludzkich udało się stworzyć ohydny system religijny, półżydowski, półchrześcijański, łączący najwymyślniejsze elementy tego świata. Dlatego podkreślę to jeszcze raz. Nieprzyjacielowi Chrystusa i dusz ludzkich
z sukcesem udało się stworzyć obrzydliwy, ohydny system religijny, ni to żydowski, ni to chrześcijański, który łączy najwymyślniejsze elementy tego świata i cielesności z wybranymi, zniekształconymi fragmentami Pisma Świętego. I to jest obrzydliwe i ohydne w oczach Bożych. I te fragmenty z Pisma są łączone po prostu w sposób niewłaściwy, aby zniszczyć moralną siłę chrześcijaństwa i powstrzymać właściwe zastosowanie. W trybach tej machiny szamoczą się ludzkie dusze pozbawione prawdziwej nadziei. Nienawróceni ludzie zostali oszukańczo przekonani, że są naprawdę dobrymi chrześcijanami w drodze do nieba. Setki, tysiące wielbłądów, świń, zajączków i innych stworzeń, nie będących owcami, myślą, że są owcami. A z drugiej strony umiłowany lud pański, ogołocony z przynależnego mu miejsca i przywilejów w Panu Jezusie, strącony jest w przygnębiające opary religijnej duchoty. Trudno po ludzku wyrazić rozmiar skutków katastrofy z takiego przemieszania ludu Bożego ze światem w jednym wspólnym systemie religijno-teologicznym. Jak kretom nie jest dane oglądać blasku słońca, tak przed ludem Bożym ukrywana, skrywana jest prawdziwa moralna chluba chrześcijańska, przedstawiona na kartach Nowego Testamentu. A czynione jest to tak skutecznie, że gdy ktoś próbuje ją przedstawić, traktowany jest jak w najlepszym wypadku entuzjastyczny wizjoner, a w najgorszym jako niebezpieczny krytyk, heretyk. Dla nienawróconych zaś skutki są podwójnie opłakane. Oszukani zostają odnośnie faktycznego stanu, w jakim się znajdują, istoty nowego charakteru oraz przeznaczenia. Obie grupy zaś powtarzają te same formuły wyznania i recytują te same modlitwy. Przystępują do tych samych sakramentów i, krótko mówiąc, są kościelnie, teologicznie i religijnie jedno. Być może są fałszerze, którzy będą chcieli powołać się na słowa Pana Jezusa z Jego wypowiedzi zapisanej u Mateusza w 13 rozdziale o pszenicy i życicy, które mają rosnąć razem do żniwa. Ale tutaj jest jasno, łatwo widoczne pytanie, gdzie? W kościele? Ależ nie. Na roli. A jak sam Pan Jezus wyjaśnia, rolą jest świat. Mateusza 13, 38. Mateusza 13, 38 mówi wyraźnie. A rola to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, a życica to synowie złego. Rola to świat. Mylne rozumienie tych pojęć zadaje kłam pozycji chrześcijańskiej oraz unika Bożej dyscypliny w społeczności. Stawia naukę pańską z Mateusza 13 w rzekomej sprzeczności z nauką Ducha Świętego w 1 Koryntian 5. 1 Koryntian 5. Skoro dzieło Chrystusa zaspokaja nasze sumienie, a Jego błogosławiona osoba nasze serca, to z pewnością Jego drogocenne słowo wystarczy naszej ścieżce. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że w świętym Bożym Słowie posiadamy wszystko, cokolwiek może być nam kiedykolwiek potrzebne. Nie tylko, aby sprostać naszym indywidualnym potrzebom, lecz także różnym koniecznościom zgromadzenia Bożego na przestrzeni wieków.
zdajemy sobie sprawę, że zajmując takie stanowisko, wystawiamy się na atak z więcej niż z jednej strony. Zwolennicy tradycji z jednej strony, a z drugiej zwolennicy wyższości ludzkiego rozumu i woli. Tak naprawdę niewiele to znaczy. Tradycja ludzi, czy to ojców, czy braci, czy doktorów, jeśli bywa przedstawiana jako autorytet, jest jak kurz na szali wagi. Zaś ludzki rozum można przyrównać do oślepionego słońcem ptaka nie widzącego przeszkód, bo ich nie może dostrzec. Największą radość chrześcijańskiemu sercu przynosi odpoczynek od sprzecznych tradycji i nauk ludzkich, jaki znajdzie w niezmąconym świetle Pisma Świętego. Gdy napotka arogancję bezbożnego intelektualisty, racjonalisty czy sceptyka, wówczas skłania się całą swą istotą przed autorytetem i mocą Pisma Świętego. Z wdzięcznością uznaje Słowo Boże jako jedyny autorytet i doskonały miernik prawdy, moralności stosujący się do wszystkiego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak mówi drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, wyćwiczony, wytrenowany. Czy potrzeba nam czegoś jeszcze? Skoro Pismo Święte może obdarzyć dziecko mądrością ku zbawieniu i przygotować człowieka do wszelkiego dobrego dzieła, to czego oczekiwać możemy od ludzkich tradycji i nauk? Jeśli sam Bóg zostawił nam spisaną swoją wolę i objawienie swego umysłu, co do wszystkiego, co mamy wiedzieć, myśleć, odczuwać i wierzyć, to czyżby po to, abyśmy zwracali się do śmiertelnika, czy to tradycjonalisty, czy racjonalisty o pomoc? Równie dobrze moglibyśmy zwrócić się do tego śmiertelnika, aby dodał coś do skończonego dzieła Chrystusa, by uzdatnić je do przyjęcia naszemu sumieniu, albo też wynaleźć jakiś brak w osobie Chrystusa, aby stał się bardziej zadowalający naszemu sercu. Zwracać się do ludzkich tradycji, historii świeckiej i filozofii to wyraz przypisywania niedoskonałości Bożemu objawieniu. Niektórzy widzą różnego rodzaju właśnie takie wytrychy i stosują je do Słowa Bożego, co zawsze kończy się katastrofą. Cześć i chwała Bogu, że tak nie jest. W Synu swym obdarował On nas wszystkim, co potrzebne naszemu sumieniu, sercu i ścieżce. Na każdy czas zmieniających się porach, jak i na wieczność. Możemy powiedzieć, Tyś, Chryste, wszystkim, czego pragnę. W Tobie jest więcej, niż jestem w stanie odnaleźć. Nie ma i nie może być braku w Bożym Chrystusie. Jego odkupienie i wstawiennictwo zdolne są zaspokoić nawet najbardziej poturbowane sumienie. Doskonałość Jego świętej moralności, atrakcyjność potęgi Jego boskiej osoby muszą zadowolić najbardziej wzniosłe aspiracje i tęsknoty serca. Boże objawienie, nie mające na świecie Jemu równego, owa bezcenna księga ksiąg, Słowo Boże, Biblia, zawiera na swych kartach wszystko, co jest nam potrzebne, od samego początku do końca naszej chrześcijańskiej egzystencji oraz misji. Tak, drogi przyjacielu, czy nie tak rzeczy się mają, droga przyjaciółko? Czy to właśnie nie im zawdzięczamy odrodzenie swej istoty? Jeśli tak, to czy spoczywasz w pokoju na dokonanym dziele Chrystusa? Czy osoba Jego napawa cię radością?
Czy we wszystkim poddajesz się pod autorytet Jego słowa? Niech Bóg sprawi, aby tak było z tobą ze wszystkimi, którzy wzywają Jego imię. Oby rosło i pomnażało się przekonywujące świadectwo pełni doskonałości Chrystusa, aż nadejdzie ów dzień. I tutaj na zakończenie taką opowiem historię. Ona była podawana jako prawdziwa, ale może to jest tylko i wyłącznie mieszanka prawdziwości, prawdziwych zdarzeń i trochę podkręconych albo całkowicie zmyślonych. Nie będę tego zatem przedstawiał jako zupełnie prawdziwe, ale hipotetyczna rozmowa. W czasie tej hipotetycznej rozmowy student z sali powiedział: Panie profesorze, czy istnieje życie po śmierci? Panie profesorze, czy istnieje życie po śmierci? Zapytał student uniwersytetu. Odpowiedź brzmiała: to jest coś, co tylko Bóg wie na pewno. Wszystko, co możemy zrobić, to prowadzić dobre życie i mieć nadzieję na lepsze. Czy profesor w tej historyjce ma rację? Czy może jest możliwe, aby wiedzieć, co nastąpi po śmierci? Co się stanie? Biblia ujawnia, że istnieje życie po śmierci, kiedy mówi, że ludziom jest przeznaczone raz umrzeć, a potem sąd. Tak mówi list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd? Śmierć nie jest końcem. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. To nie jest unicestwieniem czy uśpieniem duszy. Biblia mówi również, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą albo do zmartwychwstania życia, albo do zmartwychwstania potępienia. To możemy przeczytać w Ewangelii Jana, rozdział 5. Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 28. Nie dziwcież się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na powstanie życia, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Czym jest zmartwychwstanie potępienia? W objawieniu 20 rozdział od 11 wersetu jest wyraźnie powiedziane, objawienie 20:11. Od 11 do 15. I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo, i nie znalazło się miejsca dla nich. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem, i księgi zostały otwarte, i inna księga została otwarta, która jest księgą żywota. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisano było w księgach, według uczynków swoich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste, to jest śmierć druga. I jeśli kto nie był zapisany w księdze żywota, wrzucony był w jezioro ogniste. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że umarli wyjdą z grobów, staną przed wielkim białym tronem i będą sądzeni według swoich uczynków. Osoba, której imię nie jest zapisane w Księdze Życia, zostanie wrzucona do jeziora ognia. Nazywane jest to drugą śmiercią. Jest to kolejny dowód na to, że po pierwszej śmierci jest jeszcze kontynuacja egzystencji. Biblia ujawnia również, że tylko ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela od grzechów, mogą przejść ze śmierci do życia. Tak mówi wyraźnie Słowo Boże w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset.
Ewangelia Jana 5:24. Jest napisane następująco: zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. I tutaj wyraźnie widzimy te słowa: zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mojego i słucha Pana Jezusa, bo o to chodzi. Kto słucha słowa mojego, czyli słucha Pana Jezusa, może przejść ze śmierci do życia. Ten, kto słucha słowa mojego i wierzy, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Co musisz zrobić? Prowadzenie dobrego życia i nadzieja na to, co najlepsze, nie jest Bożą drogą do zbawienia. Nie jest Jego drogą na wpisanie Twojego imienia do Księgi Życia. Pan Jezus Chrystus powiedział: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie poginiecie. Tak uczy Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Ewangelia Łukasza 13:3. Bynajmniej mówię wam, ale jeśli nie upamiętacie się, wszyscy tak samo poginiecie. Twoja postawa wobec Chrystusa tu i teraz decyduje o tym, jaka będzie twoja przyszłość. Jeśli się nawrócisz i przyjmiesz Go przez wiarę jako swojego osobistego Zbawiciela od grzechów, będziesz miał życie wieczne. Możesz być tego pewnym. Ale jeśli Jego nie przyjmiesz, ale jeśli tego nie zrobisz, po śmierci zostaniesz rzucony do jeziora ognia. Kto tak powiedział? Bóg tak powiedział. To nie jest moje słowo. To nie może być inaczej. Jeśli odwrócisz się od Boga, jeśli odwrócisz się do Boga plecami, sama nadzieja na najlepsze nie sprawi, że to się stanie. Kiedy musisz się nawrócić? Kiedy musisz to zrobić? No tutaj w tej anegdocie profesor mógł być tak mądry na temat tego świata, ale był w rzeczywistości niedoinformowany, był ignorantem w kwestii tego, co dzieje się po śmierci. Nie wiedział, co się dzieje w wieczności. Tam jest przyszłość dla ciebie po śmierci. Jaka będzie ta przyszłość, zależy od tego, co zrobisz ze Zbawicielem. Teraz, dzisiaj, zanim będzie za późno. I tutaj bardzo ważne jest, żeby spostrzec, że Biblia mówi ci tę najważniejszą prawdę o twojej przyszłości. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3 rozdział 16 werset to mówi. Jeśli w to wierzysz, jeśli w to uwierzysz i pokutujesz, czyli upamiętasz się za swoje grzechy, twoja przyszłość będzie bezpieczna w Chrystusie, jeśli to się stanie. Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, jeśli zrozumiesz, że ty sam nie jesteś w stanie siebie uratować, jeśli rozumiesz, że twoje grzechy są tym, co ciągną cię do piekła i że wyznasz te grzechy Bogu. Jeśli tak się niestety nie stanie, nie będziesz w lepszej sytuacji niż ten profesor z opowiadania. Jaki jest twój wybór? To jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to kolejna, 62. część serii Bóg zachowa swoich. Słowo Pańskie to doskonały przewodnik w naszej pielgrzymce i jedynie Jezus i Jego nauka jest gwarantem, że będziemy po tej drodze szli. Zatem z Bogiem. Dziękuję za uwagę.